Hej, cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie w serii Jurassic World Evolution. Pod ostatnim filmem pytaliście mnie, czy mam w planach wrócić do nagrywania odcinków z dodatku DLC Powrót do Parku Jurajskiego, na co odparłem, że tak, tylko że będzie ona rozbudowana o całą kampanię. Podzielimy sobie to na odcinki. Mam nadzieję, że będzie Wam się taka seria podobała, bo właśnie w tym momencie zaczynamy taką oto serię. Bez zbędnego przedłużania zapraszam Was do kampanii z gry Jurassic World Evolution. Hello, may I say welcome? My name is Dr. Ian Malcolm. You may have heard of me. Well, correction, you should have heard of me, especially now that you're here. So before you are the islands that you need to manage, if you can. The five deaths. Jeez, if only there had been five. No, było ich troszkę więcej niż pięć, jak wszyscy dobrze wiemy z filmu. Okay, I this to is nie as z good a jednego place as filmu. any to begin. Isla Matanceros. It's relatively stable. Yeah, you can get your feet wet here, and you should. Just diving into the deep end of the pool is where the big, angry, hungry things are. And you want to be ready before you try that. A więc witam wszystkich na wyspie Isla Matanceros. Mapa początkowa, bardzo prosta mapa. Zaczynamy naszą przygodę. I'm Cabot Finch, public relations Cześć, Cabot. and crisis management, and I'm here to help you. You'll start by building a Hammond creation lab. No dobra, postawmy sobie naszą wylęgarnię w zaznaczonym miejscu na niebiesko. Przezabawne. Ha, ha, ha. Okej. Okay. Create dinosaur facilities on the islands we call the Five Deaths. Actually, Las Cinco Muertes. Because Spanish is the lingo of choice around here. Czekam, aż się wytworzy i dzień dobry. Od razu na wstępie gra mówi nam, dlaczego nie może sobie ten budynek po prostu tak od tak stać. No inaczej on nie będzie funkcjonował, oprócz tego, że musi mieć on dostarczony prąd z elektrowni poprzez taką rozdzielnię, nazywa się to substation. Musimy oczywiście podłączyć już go do naszej istniejącej jakby to powiedzieć, do naszych chodników, tak, do naszych ścieżek, żeby nasi goście mogli sobie po tym wszystkim spokojnie chodzić. Wszystko będzie wtedy ze sobą się ładnie zgrywać, komponować. Niech będzie w ten sposób. Czyli musimy wytworzyć naszego pierwszego dinozaura. Wchodzimy sobie w Hammond Creation Lab. Incubate Dinosaur. Dinozaur, nieważne. I wytwarzamy sobie Strudio Maimusa, nasz pierwszy dinozaur. Jest to najtańszy dinozaur. Ma tylko 65% genu, co prawda, czyli będzie on żył krótko, ale w międzyczasie będziemy wykopywać sobie skamieliny, przez co wydłuży nam się jego długość życia. Gdy osiągniemy 100%, będzie on miał najdłuższe życie, już liczone w latach. Latach oczywiście w grze, nie naszych. 30 000. Come on, doctor. You know we've learned so much and invested even more in our Jurassic operations since the last time. Yes, Mr. Finch. Yes, the last time. There's always a last time. And a next. Musimy sobie poczekać, aż się wytworzy. No ale już, dziękuję. I wypuszczamy go na wolność. Czyli tak naprawdę teraz rozpoczynamy naszą przygodę. The most precious moment, the result of incalculable actions and reactions, trials and errors.
genetic mutations and unknowable combinations, chaos, all leading to a living, breathing, thinking being, an entity, distinct and unique. And now we, you, just manufacture them. So, well done, I guess. Pierwszy etap za nami. Czekamy na kolejne polecenia. The Hammond Foundation has three main areas of interest. Security, entertainment, and science. I've already nudged the heads of each division to reach out to you personally. They'll offer opportunities and incentives for you to be part of their team. Choose one of their contracts. It'll help you develop your facility. Tak jak mówił Kabus przed chwilą, możemy sobie oczywiście wybierać pomiędzy dywizjami, pomiędzy specjalizacjami, od których chcemy otrzymywać kontrakty. Mamy badania, czyli naukę, mamy marketing oraz mamy ochronę. Wydaje mi się, że na sam początek dobrze by było sobie pójść w naukę, więc tak też tutaj zrobimy. Dr. Dua. This is our new director of operations. I'm aware, Cabot. I'm Dr. Dua. I run the science division of our operation. Okay. Dzień dobry, pani doktor. Build your reputation in the science division. Not easy with me around, but you'll manage. That means managing our dinosaur population and seeing that they are flourishing. Nasza pierwsza misja, pierwszy kontrakt. Mamy zbudować i podłączyć do zasilania. Complete these to increase your reputation and gain additional revenue to keep expanding your park. Musimy niestety się przemęczyć przez te wszystkie cutscenki, przez te całe gadanie. Chcą, żebyśmy wybudowali nasze Expedition Center, nic innego jak nasza baza wypadowa do znajdywania naszych skamierin, żebyśmy mogli wytwarzać więcej dinozaurów. Gdzie je znajdziemy? Zakładka Operation Expedition Center. Postawmy ją sobie tutaj, gdzie mamy naszą rozdzielnię zasilania. Wydaje mi się, że będzie najsensowniej. Możemy od razu starać się też zrobić tak, żeby było ładnie. Żeby tylko zahaczało. Tak chyba będzie najbliżej jak możemy, bo tam nam przeszkadza jakaś góra. Financially, I mean. But, like life, it's a balancing act. Each division is vying for your attention, and if they don't get it, they tend to take it personally. Musimy poczekać, aż nam się wybuduje. I stąd będziemy zarządzali wszystkimi misjami, na jakie będziemy wysyłali naszą załogę. People think money makes the world go round, but they're wrong. Contracts make the world go round, my friend. Obligations and commitments. Complete a contract and your rep with the science division will increase. Meaning you'll be able to take on more complex and challenging missions. Dobrze. Przejdźmy sobie dalej. Wejdźmy sobie do naszego centrum dowodzenia, control room. Możemy sobie od razu wysłać jakąś załogę na ekspedycję, żeby nam wykopywali skamieliny. Ale najpierw misja, gadanie. To consider. It will allow us to work together to create life, pure life. If you've been listening to Dr. Malcolm, then you know how important this is to us and to me. Dobra, misja zaakceptowana, zaraz zobaczymy, o co tam chodzi. Wyślijmy sobie najpierw naszą załogę. No nie dadzą powiedzieć, So let's get started. Ciągle muszą się wpierdzielać. Nieważne. Together we can create a more authentic version of our dinosaurs. That means a complete genome. And I think you are up to the challenge. Don't disappoint. Wydaje mi się, że będę po prostu wyciszał ten moment, żeby nie marnować czasu niepotrzebnie. Wyślijmy sobie załogę na ekspedycję, żeby oni nam już wytwarzali nasze nowe skamieliny. Patrzymy sobie przede wszystkim na cenę, znaczy na koszt takiej wyprawy. Tu mamy 60 tysięcy, 60 i tu jest nasz pierwszy dinozaur, który już sobie u nas biega po wybiegu.
Tutaj mamy Triceratopsa za 75 tysięcy i mamy też za 75 tysięcy Triceratopsa z Trudio Maimusa, tego, który sobie już u nas biega, i jeszcze jednego dinozaura. Zróbmy sobie ten wypadzik za 75 tysięcy. Aha, czyli misja, którą akceptowaliśmy. Zbadaj 50% genomu Triceratopsa. Okej. Okay. Ale wydaje mi się, że jest to pierwsza część misji. Which means you can do more research to build better facilities and create more dinosaurs. And there you go. A circle of life. Development and research. Już na samym początku gra stawia nas przed bardzo ciężkim wyborem, bo nie każą nam postawić żadnego karmnika dla tego zwierzaka. And I've been on these islands before. On Isla Nublar I made some mistakes and I've tried to set them right. I believe in what we're doing and I believe in these dinosaurs. Sami widzicie, ile oni gadają. Cały czas coś chcą od siebie. Ja wiem, że oni próbują pomóc, tylko że no niestety, jako że ta gra nie ma polskiej wersji językowej, nie dla każdego może być to zrozumiałe, co, gdzie, jak i kiedy. Także nasz dinozaur chodzi głodny, gra nie każe nam nic z tym zrobić, dlatego zrobimy to samodzielnie. Jak postawić karmnik dla zwierząt? Studio Maimus jest to dinozaur, który jest roślinożerny, tak więc wchodzimy sobie w zakładkę Enclosures, Feeders, czyli karmniki. I pierwszy to jest listek, czyli dinozaury roślinożerne. Tu mamy słupek taki, co jest dla wysokich roślinożerców typu diplodok, typu brachiozaur, mięsożercy. Tutaj mamy biegające owieczki, również dla mięsożerców. A tutaj mamy dla spinozaura czy baryoniksa. Może sobie łowić rybki, bo spinozaur jest mięsożerny i rybożerny, także żaden problem. Ale stawiamy roślinny karmnik, żeby miały co jeść, i głodny już nie będzie chodził, bo jak możemy zaobserwować, poziom jego życia już mu zaczyna spadać. No i widzimy, że jest głodny, bo się świeci raz, że na czerwono, i nasz suwaczek też jest już na czerwonym pasku, także jest źle. Nie wiem, dlaczego gra nie każe tego w sumie stawiać jako pierwsza albo druga kolejność, tak? Albo zanim wyhodujemy dinozaura, albo jako w momencie, gdy on już nam wyjdzie. I widzicie, jak chętnie od razu do niego podbiegł, był głodny i od razu do żarcia. Czy ekipa już nam wróciła? Jeszcze nam nie wróciła, zaraz będzie, okej. Okay. Fossil Center, wchodzimy. Co my tutaj mamy? Na dzień dobry dostajemy taką skamielinę, wytwarzamy. Triceratopsa też możemy wytworzyć, Keratozaura też możemy wytworzyć. W międzyczasie wróciła nam nasza ekipa z ekspedycji. Pozwól, kabodrze, ja wyjaśnię. Tak, wszystkie skameliny, które znajdziemy podczas ekspedycji, trafiają do budynku o nazwie Fossil Center. Wchodzimy sobie w zakładkę View Fossil i klikamy Extract. Wtedy nam się wytwarza badanie, powstaje nam genom i będziemy mieli wtedy więcej procent, czyli zwiększa nam się żywotność dinozaura oraz jego punkty ratingu. Znaleźli nam jednego z Trudio Maimusa, a również genom Triceratopsa. Jest nam potrzebny do misji, także wytwarzamy. Znaleźli również coś takiego jak minerał. Z minerałów nie możemy uzyskać absolutnie nic prócz pieniędzy. A w kampanii pieniądze to rzecz święta. Musimy się tym bardzo rozsądnie zarządzać, tak, bo przyjdzie taki moment, że nagle nie będziemy wiedzieli, co zrobić, bo nie mamy pieniędzy. I będziemy musieli restartować misję. Myślę, że mi również się to nie uda za pierwszym razem wszędzie zrobić. Także sprzedajemy. 80 tysięcy wpadło. What I'm saying is that we need people in our parks. Fill up our facilities with warm bodies. Numbers bring revenue, excitement and opportunities. Dobrze, opowiem później o tym. Odrzuciłem tą misję, ponieważ chcieli, żebym zbudował schrony dla gości, a że gości jeszcze w sumie prawie nie mamy. Nie mamy też groźnych dinozaurów, na tej wyspie nie ma jakichś, nie wiadomo, Bóg wie jak dużych, strasznych warunków pogodowych.
To zrobimy sobie dopiero później, jak będziemy się bawili w punkty reputacji z danej dziedziny. Na chwilę idziemy w badania. Wydaje mi się, że możemy sobie też od razu wywołać następny kontrakt, tylko zróbmy to też z dziedziny badań. A raczej nauki. Sorry. Dobra, chcą, żebyśmy wytworzyli dodatkowe platformy widokowe dla naszych gości, żeby mogli sobie podziwiać nasze dinozaury. Widzialność dinozaurów musi być na poziomie 10%. Increase dinosaur visibility to 10%. Ok. Czy możemy wytworzyć już platformy widokowe? Wygląda na to, że nie. W ogóle jestem w szoku, że nie pojawia mi się ten budynek w ogóle. Nie wiem dlaczego. Coś się zepsuło. Czy ja mogę sobie kupić restauracja, toy shop, arcade, fossil bar? Nie. Duże nie. To też nie, to też nie i to też nie. Viewing attractions, viewing platform, żyrosfera, żyros, to też nie. No nie wiem, może samo się jakoś nam odblokuje, zobaczymy. Dobrze, czekamy aż nam wrócą z ekspedycji. Musimy wytworzyć triceratopsa, co ma 50% genu. Znaczy będziemy musieli. Także wydaje mi się, że jak wrócę z ekspedycji, to dostaniemy jakąś jego skamielinę. Chyba, że już po tej będziemy mogli. Będzie 50? No proszę, mamy 50. I musimy go sobie wytworzyć. Incubate and release. Tutaj cały czas musi się coś dziać, także co chwila wysyłamy na ekspedycję naszą załogę, non stop, cały czas. Co nam tutaj przywieźli? Przywieźli nam gen triceratopsa w bursztynie. W bursztynie jest najwięcej procent genu danego dinozaura. Są też najbardziej wartościowe, możemy je sprzedać, ale na razie nie. Będziemy o tym myśleli później. Na razie sobie wytwórzmy. Tego też sobie wytwórzmy. I kolejny minerał na sprzedaż. W porządku. Oni już sobie polecieli. W międzyczasie wytworzył nam się nasz triceratops, czyli kamień milowy z wytworzenia triceratopsa. Mamy już za sobą. Co tam gra będzie od nas chciała dalej, żebyśmy zrobili z tym triceratopsem? Od razu do jedzenia. Making sure our specimens are properly cared for. In other words, dinosaur welfare. The difference with dinosaurs is that they have no point of reference to understand humans, so don't expect much in the way of thank yous. Co my tutaj mamy? I've been monitoring what you've been up to with great interest. And I'm a little disappointed that Dr. Dua came to you for this assignment instead of bringing me into the loop as she should have done. I'll discuss this with her later. Czyli tak, musimy zrobić sobie badanie na szczepionkę, musimy wytworzyć Ranger Station, nic innego jak nasza ochrona, zaraz pokażę. Hookworm Parasite. Ok, czyli musimy wytworzyć sobie szczepionkę. Medical Treatment w naszym centrum badań i oczywiście wytwarzamy. Jak tylko nam się jakiekolwiek tutaj szczepionki pojawią, warto je zrobić w pierwszej kolejności, żebyśmy później nie mieli niemiłej niespodzianki, że dinozaury nam chorują, my nie mamy szczepionki wytworzonej, mało tego, nie mamy pieniędzy na szczepionkę, żeby ją wytworzyć, dinozaury nam umierają, popularność nam spada i tak to wszystko później prowadzi do katastrofy. Także wydaje mi się, że szczepionki są w tej grze w kampanii najważniejszą rzeczą, którą musimy odblokowywać. Wróciła nam nasza ekspedycja, czyli wysyłamy ich po raz kolejny.
Co nam tutaj przywieźli? Minerał na sprzedaż. Triceratops, fajnie, wytwarzamy. Cały czas wytwarzamy. I cały czas wysyłamy na ekspedycję. Ranger Station. Gdzie znajdziemy Ranger Station? Wchodzimy sobie w zakładkę Operations i wstawiamy budynek Ranger Station. Jak nam każe gra. Przybyliśmy sobie, możemy oczywiście postawić te budynki ładnie, żeby to już wyglądało jak park. Żeby tutaj już się działo, że to nie stawiamy budynków sobie bez sensu. Tylko, że jest to powiedzmy jakiś przemyślany plan. No, nie chce mi się ładnie wyśrodkować. Jeden budynek nachodzi na drugi. Nie, okej, niech będzie w ten sposób. Tu już nam się wytwarza. Następnym punktem będzie wytworzenie i wypuszczenie Triceratopsa, który ma co najmniej 70% genu. Okej, czyli cały czas. Tak jak mówiłem, ekspedycje są tutaj najważniejsze, więc cały czas przez Expedition Center wysyłamy sobie na ekspedycję, na misję, na wykopki, zwał jak zwał. Będę używał tutaj różnych sformułowań. I przy okazji wpadła nam misja pod naukę, żeby użyć centrum ekspedycji do znalezienia małego albo średniego skamieliny, średniego albo małego roślinożercy. Akceptujemy, łatwa misja. Jak tylko wrócą z ekspedycji, z automatu ona nam się zrobi. Możemy sobie wytworzyć drugiego oczywiście Studio Majmusa, żeby on miał towarzystwo, ale to za chwilkę. W międzyczasie weźmy sobie nowy kontrakt, żeby działał gdzieś tam w tle. Również z dziedziny nauki. Okej. Co my tutaj mamy ten? Czy ona musi gadać? Complete expedition to Horseshoe Canyon Formation. Czyli szukamy na naszej mapie do ekspedycji Horseshoe Canyon Formation, żeby ukończyć tę misję. Gdzie my to będziemy mieli? Aha, na samej górze. Horseshoe Canyon Formation. Pierwsza tutaj na górze, 60 tysięcy. Na chwilę obecną w sumie nie jest nam potrzebna ta lokalizacja, no ale niech będzie. Niech one tam szybko lecą. Wrócili. Wchodzimy sobie tutaj teraz. To możemy sprzedać, bo to na razie nam nie jest w najmniejszym stopniu potrzebne. Ile mamy genu Triceratopsa? 69%, no nie wierzę. Tak się zastanawiam, dlaczego nie mam tej galerii widokowej. Czy poprzez wykrywanie tych różnych modyfikacji możliwe, że coś mi umknęło? Że coś zniknęło? Raczej nie, nie powinno. Możliwe, że ten budynek pojawi mi się za chwilę. Musimy chwilę poczekać, aż wrócą oni z misji. W sumie mogłem to... tą misję Horseshoe Canyon Formation zostawić sobie na później, a najpierw wysłać ich po skamelinę Triceratopsa. Nie przedłużalibyśmy niepotrzebnie materiału, a tak już byśmy byli o kroczek dalej w naszej misji. To korzystając z tego, że mamy chwilę czasu, opowiem troszkę o podłączeniach. Oprócz tego, że musimy zasilić każdy dany budynek, jaki sobie stawiamy, do tego jest nam niezbędny prąd z elektrowni. Musimy poprowadzić sobie to wszystko kablami i w miejscu, gdzie stoją nasze budynki, tak jak tu, tu, tu i tu, musimy postawić sobie rozdzielnie, tak zwane substation. Ono przeznacza nam energię do wszystkich pobliskich budynków. Wszystkich w promieniu tego żółtego kółka. Musi tutaj być energia elektryczna. To jest pierwsze. A po drugie, musi być połączone to wszystko chodnikiem. Wszystkie budynki muszą
być ze sobą połączone, a jeżeli nie ze sobą, to przynajmniej musi być podłączony do elektrowni. Wracając z ekspedycji, wyślemy ich teraz już tylko i wyłącznie po skamieliny Triceratopsa. Tutaj za 75 tysięcy. Co oni tutaj nakopali? Aha, nie mogę tego sprzedać. I tego też nie mogę sprzedać. I tego też nie mogę sprzedać. A nie, mogę. Sprzedajmy sobie ten, bo nie będzie nam na razie potrzebny. I ten możemy też w sumie sprzedać, bo na razie nam nie będzie potrzebny. Ja tego dinozaura nie lubię. Jeżeli chcecie, to możecie sobie oczywiście go wytworzyć. Ja tego dinozaura jakoś niespecjalnie lubię. Jeżeli mam wybór, to wolę wytworzyć go sobie na samym końcu. Chyba że będzie misja, żeby osiągnąć jakiś próg procentowy, tak z jego genu. To przy okazji jakaś ta misja wpadnie. Korzystając z tego, że znów nie mamy co robić, że musimy czekać, aż oni wrócą z misji. Weźmy sobie kolejny kontrakt. Znowu nauka. Sell Studio Mimus with Lie. O nie. Żeby sprzedać dinozaura, będzie nam potrzebne Aku Center. Także na chwilę obecną nie będziemy go sobie jeszcze stawiali. Wydaje mi się, że tą misję będziemy mogli sobie przeskipować, bo no nie jest ona nam niezbędna. Także terminate contract na chwilę obecną nas to nic nie kosztuje, później będzie to troszkę kosztowało. Nie możemy aktywować na razie następnej misji pomiędzy jednym kontraktem a drugim kontraktem. Musimy poczekać 2 minuty. Także prędzej nam wróci tutaj ekspedycja i prędzej wypuścimy Triceratopsa. Jak tam nasz Studio Mimus się czuje? Śpi. Życie 100%, komfort 100%. Fajne. Triceratops. Jak krzyczy Triceratops? Wszystko na 100%, ale oczywiście populację można by mu odrobinkę zwiększyć. No to za chwilę prawdopodobnie tak. No incubate and release, czyli wytwórz i wypuść. To zaraz będziemy mieli drugiego Triceratopsa. I będzie miał już towarzystwo. One mogą żyć chyba w stadzie najlepiej takim, który ma 5 osobników. Wtedy czują się, wszystkie są zadowolone. Studio Mimusy, te to mogą bardzo dużo. Nie ma progu minimalnego. Znaczy jest próg minimalny, że przynajmniej jeden musi być. Tak, to jest próg minimalny. Co my tu mamy? Triceratops, jeden jest, no i fajnie. Triceratops. A tego na razie nie. I sprzedajemy sobie minerał. Wysyłamy na kolejną misję. Cały czas powtarzamy. A tu nam niech wytwarzają wszystkie 3 dinozaury, bo w sumie dlaczego nie. Czekamy, aż się wytworzy. No to jedna skamielina to powinna dosyć szybko właśnie się kończy wytwarzać. I powinien nam skoczyć gen Triceratopsa na 70%. Zgadza się. Zainkubujmy. Czekamy, aż się wytworzy. Tutaj cały czas właśnie niestety trzeba czekać, dlatego te materiały z Parku Jurajskiego, nie Parku Jurajskiego, tylko z Jurassic World, będą troszkę dłuższe, tak? Właśnie ze względu na ten czas oczekiwania, aż się wytworzy jedno, aż się zbada drugie, aż wrócą z ekspedycji, aż zbadamy to. Także te materiały będą odrobinkę dłuższe, bo tutaj cały czas niestety, ale trzeba na coś czekać. Czy możemy już sobie aktywować kolejny kontrakt? Możemy, więc zróbmy to. Zbuduj i połącz i zasil Emergency Shelter. Emergency Shelter nie jest to nic innego jak schron dla naszych gości. Znajdziemy go w zakładce gości, guests. Ale kosztuje na razie 250 tysięcy, my dostaniemy za misję 100 tysięcy, czyli wydamy 150 tysięcy i to będzie taka nagroda tylko tak i wyłącznie pod reputację. Więc w międzyczasie dostaliśmy inny, randomowy, incubate, hatch and release at least for new dinosaurs. Czyli musimy
wytworzyć, wypuścić 4 nowe dinozaury, jakiekolwiek. Także akceptujemy tą misję, tamtą odrzucamy, bo nie potrzebujemy na razie schronów, bo nie ma przed czym nas chronić. Musimy chwilkę poczekać, jak zwykle. Czyli tak, tu nam wyjdzie Triceratops. To już będzie jeden dinozaur pod misję. Możemy sobie tutaj dorzucić jeszcze na przykład Strudiomimusa drugiego, bo dlaczego by nie? Będziemy już wtedy mieli drugiego dinozaura, ale róbmy wszystko po kolei, nie wydawajmy niepotrzebnie pieniędzy, róbmy dokładnie to, co gra nam sugeruje, żebyśmy zrobili, bo na samym początku raczej nie będzie nas gra próbowała wkopać, no chyba że z tym karmnikiem. Tak to byśmy mieli niespodziankę, że nam zdech dinozaur. Także jeżeli wam gra tego też nie podpowie, to postawcie sobie taki karmnik. Triceratops gotowy, moi drodzy. Wypuszczamy. Mamy już 2 triceratopsy, czyli kolejny kamień milowy z naszej głównej misji mamy zaliczony. Okej. I to jest to, o czym mówię. Disease. Czyli nic innego niczym choroba. Dinozaur jest chory, trzeba go uleczyć. Gdzie leczymy dinozaura? Jedziemy sobie do naszej ochrony, które sobie siedzą w jeepie. Możemy kliknąć na nich albo przez skrót literki R. Ranger Team Drive Vehicle. Oczywiście możemy też wysłać go, żeby zrobił to samemu. Klik, tylko wtedy zrobimy to troszkę inaczej. Pokażę następnym razem. Jedziemy sobie zaszczepić naszego dinozaura. Nawet nie tak mówi misja. Cure the Triceratops using a Ranger Team. Zatrzymujemy się. Literka R. Mamy broń ze szczepionką. I strzelamy. Raz. W moją stronę, w moją maluszku. Nie trafiłem. Trafiłem. Szybki jest. Okej, okay. Powinno wystarczyć. Wystarczy? Wystarczy. Misja ukończona. Powodzenie, moi mili. Pierwsza misja już jest za nami. Na chwilę obecną wydaje mi się, że na tym etapie możemy zakończyć ten materiał. Drugi odcinek już niebawem na kanale. Mam nadzieję, że wam się podobało. Że podoba wam się również sposób, w jaki wam przedstawiam. Wydaje mi się, że te wszystkie cutscenki, które będą się gdzieś tam pojawiały, ja po prostu będę wyciszał te momenty i zostawiał tylko swoją narrację, żeby mógł wam przekazać to, co ja mam do powiedzenia i niekoniecznie musimy słuchać wtedy tego Kabuta, i Malcolma, pani doktor, doktora U. Także wydaje mi się, że będę to wszystko wyciszał. Na chwilę obecną w tym materiale to będzie wszystko. Widzimy się w kolejnym odcinku. Łapka w górę, subik, bardzo oczywiście mile widziane. Zapraszam wszystkich do następnych moich materiałów. Na razie, cześć, piąteczka.